Nie bij go mocno! Nie zbliżajcie się! Mamy zakładnika! Chodźcie, jacuś! Minęła dekada. Odkąd świat o tobie usłyszał, wiedzieliśmy, że tutaj przybędziesz. Ale czy jesteś takim dobrym inżynierem? No dobrze, robi mi! Robi mi! Może uwolnicie swojego inżynierka? Szukajcie skarbu! Czas leci! Wejdziecie do ulicy poświęconej Karolowi Dmitrychowi, wejdźcie do dawnej rezydencji prezesa Towarzystwa Akcyjnego Zakładów Żyrardowskich, która jest przykładem neorenesansowej miejskiej zabudowy reprezentacyjnej. Odnajdźcie postać Karola Augusta Dietricha przedstawioną na płótnie i zapytajcie o zadanie osoby stojącej obok. Chyba nas państwo wkręcacie. Waszym zadaniem jest ułożenie oraz wygłoszenie w amfiteatrze znajdującym się w parku na tyłach nudą wierszyka na cześć Karola Augusta Dietricha. Wierszyk musi być rymowany, składać się z 10 wersów i zawiera następujące słowa. Komu mówię? Na złożenie wierszyka macie 5 minut. O Karolach, co marzyli o pończochach. Zbudowali wielki fabryczny komin, aby z lnu i urządzeń mechanicznych tworzyć tkaniny kosmiczne. Parę wodną też użyli, w pracy ludziom tym ulżyli. Myślmy ciepło o Karolach, taki był ich cel i wola. Dzięki nim tu jesteśmy, w Żyrardowie, mieście świetnie. Idźcie tam, gdzie dwie wieże z dzwonami górują nad centralną częścią obsady fabrycznej. Duży kość! Papież doprowadzi was do celu. Duży kość! Idziemy, farny. Macie tutaj 12 pytań? Macie nieokreślony czas, żeby na nie odpowiedzieć? Boże, jest wolno go tak. To on był. Ale nie, bo jak zły. A nie, wykupiło, no to tak, to nie, to junior nie. Junior dopiero przejął to. I on był sam w ogóle. Ten umarł i miał to w nosie, on w ogóle nie mieszkał. Ale poczekaj, to pokrywa mi chłopak. Gdzie 500 Bo z Roszarni wychodziły i tam w 60-tych latach jeszcze jak się jechało Mickiewicza, to miałeś takie, dziadek mi mówił, były normalnie wystawione ten lęże sech. Ale chyba to będzie na początku. Ale musisz się zastanowić. Albo A, albo B. Zaznaczyłbym A, no bo jakoś to trzeba coś tam tym zrobić, żeby go wysuszyć, nie? Nie, to nie. Rozstrzelali 24 Żyrardowian budynek, na którym znajduje się pamiątkowa tablica z brązu, należał do jednego z oddziałów zakładów winiarskich. Wzięli was od budynku, dawna ulica Biskicka, tam w tej chwili. Zadaniem graczy jest zaproszenie przechodniów do zrobienia ciuchci i zaśpiewanie piosenki. Macie na to 5 minut. Jedzie potem dalej. Jest Paulina? Nie ma. Chcesz zaśpiewać? Jedzie potem dalej, poproszę. Chodźcie, uśmiałam pomóc. No dobra, to dawaj. Ej, Arek prowadzi. Arek prowadzi. Nie, no i śpiewajcie. No, śpiewaj. Arek, daleko. Ale proszę, nie czeka. To przepraszam bardzo, ale mamy takie pilne zadanie do wykonania. Czy chcieliby państwo nam pomóc? Dwie minutki tylko. Bo jutro mamy komunię. I to nie, są komunijni. Co chcecie, panowie? Musimy zrobić pociąg normalnie. Wy nam pomożecie. My się ustawiamy szybko w pociąg i wy dołączycie do nas, dobra? Ja no dawaj, rób pociąg, ładnie. Ale dobra, pociąg daleka.
Nie zabija! Boże łaskawy! Nie puścicie tego za dzieci! Trudno to będzie. Dużo osób jest wszędzie. Trudno to będzie. Dużo osób jest wszędzie. Piękna pana prosi, jeszcze miejsca. To ja łączy się z nowoczesnością. Wejście kobieta ciężarna zdrowi, złożona w kołdzie robotnicą żelardowskiej fabryki. Przed wejściem zapytajcie osobę z czapką, z daszkiem o zdanie. Wysłuchajcie, czym to do nagrania. Może ja jestem wzrokowcem. Używały się dwa półfabrykaty, z których produkowano tkaninę. Montykosnowa? Nie, to tak. Tak, montykosnowa, tak. Na jakich maszynach tkano? Na krosnach. Tak. I jakiego rzędu hałas panował na wydziale tkaninowym? 110-115 decybeli. Dobrze. Okej. Ja w ogóle nie. To było 110-110. Dobrze, sporo. Grupa pracuje. Grupa zyskuje, jedziemy dalej. Wśród niezrewitalizowanych budynków po fabryce, gdzie prowadzono ostatni etap produkcji wyrobów lnianych. Zapytajcie o drogę z czerwoną teczką. Osobę stojącą z czerwoną teczką przed wejściem do sklepu Reden z Lalki Bolesława Prusa. Mam wskazówki, a dokładnie litery. 9 liter. Musicie je odnaleźć. Kropki. Teraz zadając 3, ile ma być? 9. Znaczy, no pewnie czasu będzie mało na wszystko, ale nie jest trudno. Spodziewałem się, że będzie w cegłach gdzieś wyryte i tego się bałem. Jak udało wam się coś uzbierać? Cokolwiek? Po drugie to ruszę. Ruszamy go. Czyli. Niech sami sobie otworzą.